Jestem wierzącym, ale nie praktykującym. Szatan też jest wierzącym, ale nie praktykującym. Wierzy w istnienie Boga i nie praktykuje tej bliskości z Bogiem, z Jezusem, ze świętymi. Bóg tak, Kościół nie. Takie hasła możemy niekiedy usłyszeć wśród osób, które określają się mianem wierzących, ale nie praktykujących. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie poznali, nie doświadczyli żywego Boga działającego poprzez sakramenty. Poza Kościołem nie ma sakramentów, nie ma zbawienia, czyli żywego Boga. Po prostu, kto nie karmi się ciałem Chrystusa, ten umiera. Zobaczcie, dzisiaj w Ewangelii Jezus, widząc wiarę tych, którzy przyprowadzili, spuścili do Niego paralityka, sprawił, że paralityk, ten, który nie potrafił sam chodzić o własnych siłach, doznał uzdrowienia. Być może Ty też niekiedy jesteś takim sparaliżowanym, zrezygnowałeś z siebie poprzez różnego rodzaju namowy, żeby przestać chodzić rzeczywiście do Kościoła. Ale Pan Bóg o Ciebie też walczy, podsyłając do Twojego życia różnych ludzi, którzy pokazują Tobie ich wiarę. Nie rezygnuj z siebie i zobacz, jak piękny dom można wybudować z tych cegiełek, które się dzieją wokół Ciebie. Nawet jeżeli czasami w Twoim życiu pojawia się sztorm, nawet jeżeli czasami mówisz, nie warto, nie ma sensu, przyjdź do Jezusa. I nawet jeśli jesteś sparaliżowanym, przynieśli paralityka i Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił go. Jezus, widząc Twoją wiarę, może spowodować, że kto inny wokół Ciebie dozna uzdrowienia. Dlatego nie rezygnuj z siebie. Bądź wierzącym i praktykującym, bo bycie wierzącym i niepraktykującym, nieuczęszczającym w życiu wiary, w życiu Kościoła, w sakramentach, to tak jakby powiedzieć, jestem mężem, ale od godziny 7 do 15 mam kobietę na boku, a dopiero moja żona jest moją żoną od 16 do 7 rano. Bądź wierzącym na 100%. Życzę Tobie wiary i sobie wiary. Ja, Franciszkanin Tytus, z przepięknego morza, plaży nad polskim naszym Morzem Bałtyckim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzymaj się Jezusa, trzymaj się Kościoła, trzymaj się sakramentów i trzymaj się tych, którzy nas do Chrystusa prowadzą, bo to nie rezygnuj z siebie i zobacz, jak piękny dom możesz wybudować. To słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Z Bogiem, trzymajcie się!